Hej, witajcie z tej strony Bobru, a na waszych ranach Super Dungeon Rompa Another 2. Zacznij sprawdzać dalej proces trzeci, długa sprawa. Teraz właśnie odpisywałem pomiędzy odcinkiem tym a poprzednim na komentarze z tam początku procesu i tam ktoś właśnie zaznaczył, że to jest dosyć długi proces. Nie wiem, czy przezwycięży proces drugi z pierwszej części gry, który był niesamowicie długi. Nie wydaje mi się, chociaż jesteśmy chyba gdzieś w jakimś podobnym pułapie, ale chyba gdzieś tam już zbliżamy się do końca. No, mówię to już trzeci odcinek, wiem o tym, ale tak myślę. Za to też trzymam poniekąd kciuki. Zaczynajmy jednak. Przed rozpoczęciem gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę. Bardzo pomaga mi. Wy często o tym zapominacie, kończąc odcinek, przechodząc już na kolejny, albo wyłączając YouTube'a, już na te ostatnie moje gadanie, bo to kto by tam tej końcówki słuchał. Także gorąco polecam już teraz. Jakby wam by się nie spodobało, to po prostu usuńcie sobie pod koniec filmiku. Ale myślę, że ci, którzy oglądają, raczej serię lubią. Także zaczynamy. Kolejny odcinek. Zobaczymy, bo teraz podejrzenia spadły na Irochę, ale ja myślę, że to jest zasłona dymna. Jeżeli to jest zasłona dymna, to będę miał niestety znowu niepochlebne słowa co do procesu, ale to grajmy. To chyba by tyczyło się... To chyba by leżało w kwestii sprawcy, żeby nie tworzyć zapisków wyjścia, żeby uniknąć podejrzenia. Już od samego basenu, ale zarówno moje, jak i teoria moja, jak i Shobaya ma ograniczenia w tej kwestii. Pewnie był powód, dla którego sprawca to zrobił. Naprawdę? Czy Irucha na... rzeczywiście? Szczerze, nie jestem sprawczynią, nigdy o tym nie słyszałam. Zamknij się! Nie skończyła z moją teorią. Teraz kolejna część, Irucha, w której udało się ukończyć jej pracę, to co miała zrobić na basenie. Przyniosła zwłoki, kawałki zwłok na stację bloku C, sercji C. Później ona pobiegła sama na blok A, do sercji A. Ale czy to nie jest ten sam jak w teorii Shobaya? Poczekaj jeszcze trochę, teraz ważna część. Po tym jak Irucha pojawia się w sercji A, ona potrzebuje wejść do nawiedzonego domu o 17:55. Tutaj tak naprawdę nie ma to za bardzo znaczenia, więc używa handbooka... Czy użyje handbooka Setsuki? Ale pewnie lepiej byłoby użyć jej własnego. Wytłumacz to trochę później. Tak jak powiedziałem wcześniej, ona wchodzi, żeby przeciąć kabelki w bezpiecznikach nawiedzonego domu. I używa handbooka Setsuki, żeby wyjść. Poczekaj. Co ty właściwie próbujesz? To, co teraz mówisz, było niemożliwe, kiedy ja o tym mówiłem. Dłoń Setsuki została na stacji wagonikowej sercji C. Jak nim wyłączyła handbooka? Miałem pytać o to samo, ale on był szybszy. Teoria, którą próbujesz zaproponować, jest oparta... Sprawiła, że zamiast nazwać sprawcą ciebie, nazwaliśmy nią tą pustaczkę. Ze wszystkim innym mówisz właściwie to samo. Szczerze, czy ty siebie słyszysz? Musisz przenieść dłonie, racja. Ale Kanadę, czy ty sama nie powiedziałeś, że to jest niemożliwe? To byłoby niemożliwe dla siostry, ale zdecydowanie byłoby możliwe dla Irochy. Irocha właściwie... Ma dosyć fajne narzędzie do ukrycia dłoni. A co to niby? I kapelusz. Co? Zarówno siostrzyczka, jak i ja nie mam miejsca do przeniesienia dłoni bez bycia zauważonymi. Jeszcze nie są zbyt małe, żeby włożyć dłonie. A jeżeli spróbujemy ukryć je w naszych ubraniach, to będą one się wyróżniać i wydadzą się nienaturalne. Trzeba by było być zarówno niezauważonym, ale też móc je wyciągnąć, kiedy będą potrzebne. To jest sprawa, gdzie każda minuta i sekunda mają znaczenie. Dłoń musi być dostępna, kiedy tylko sytuacja tego będzie wymagała. I ty sugerujesz, że ona ukryła je w kapeluszu? W sensie... Wyobrażam sobie teruję, który tylko tak stoi przy tej Irosze, która stoi tuż przy nim przecież, no, widać to na tym obrazku i tylko takie... Z takim przerażeniem, nie?
Jeżeli położyłbyś odcięte dłonie na głowie i nakrył je kapeluszem, trzymałbyś się na miejscu i nie wydawałoby się nienaturalne. Nie tylko to, mógłbyś też wyciągać je, kiedy tylko chcesz, żeby włączyć handbooka, więc pasowałoby do sytuacji, którą opisujemy. I technicznie rzecz biorąc... kapelusz Irochy nie jest narzędziem, ale częścią ubioru, którą ona zawsze nosi, więc nie wzbudzałaby podejrzeń. Więc właściwie, ona położyła dłonie na swojej głowie. Dlaczego miałabym zrobić coś tak okropnego? I ta osoba, która weszła do nawiedzonego domu, była Hibiki, nie ja. Widziałam to na własne oczy. Dlatego właśnie cię podejrzewam, Iroszko. Jeżeli ty prawdopodobnie skłamałaś o znaczeniu mojej siostry, nie masz alibi. Ale... to nie ja. Hibiki, powiedz jej prawdę. Nie wiem, ja nie pamiętam. Shobai? Coś jeszcze cię zastanawia? Wow, Kanada próbuje się wygrać z tego całkiem umiejętnie, ale wow. Przyjmy to jako nie, więc kontynuujmy. Irocha wywołała zaćmienie w nawiedzonym domu, a następnie przyniosła się na stację monowagonika w sercji A. Kiedy monowagonik wrócił do działania o 18, ona wróciła na sercję C, by przenieść zwłoki. Ta część jest taka sama jak w teorii Shobaya. Ale to jest ważne, Irocha musiała ukryć część ciała niedaleko nawiedzonego domku. Miejsce, które podejrzewałam, to mały park przed nawiedzonym domem. Pewnie wrzuciła je do krzaków, do jednych z okolicznych krzaków. Chwila. Ale w takim parku znowu utknęliśmy w tym samym punkcie. Przeszukaliście przecież w sercu A, więc jeżeli ktokolwiek by coś tam ukrył... Tak, właśnie dlatego podejrzewam Irochę. To Irocha padała tam ten obszar. No ciężko będzie Irosze się z tego wyłgać, aczkolwiek raczej wyłgać, wybronić, ale no... Kanadę nieźle walczy. Shobai właśnie to powiedział, prawda? Że sprawca musiał ukryć tylko zwłoki w miejscu, które sam przeszukiwał. Ja nie mogłem to zrobić, ponieważ badała miejsce daleko od nawiedzonego domku. Park, który badała Irocha, jest tuż naprzeciw nawiedzonego domu. Jeżeli chodzi o dystans, nie miałaby problemu. Ona po prostu udawała, że bada to miejsce i skłamała, że nic tam nie ma, tak jak powiedział Shobai. Kłamiecie, strasznie kłamiecie. A co niby z tego, co mówi, nie ma sensu, ale to ty mi kazałeś badać tamten obszar. Skąd miałem wiedzieć wcześniej, że dopiszesz mnie do tego miejsca? Rozumiem. Moja wina. Nie wiedziałam wtedy, że jesteś ohydną sprawczynią, ale... Nawet gdybym kazała ci badać inne miejsce, wtedy nie zgłosiłabyś się do parku? No okej, to już jest takie domniemanie. Co? Patrzcie, jak Sora badała wejście do nawiedzonego domu. Więc jedyne, co by ci zostało, to park. Więc dlatego wybrałaś to miejsce. Mam po raz trzeci naprawdę mocne wrażenie, jakby to było coś pisane na kolanie. Jakby ten proces... miał jakiś taki wewnętrzny problem z... konstrukcją. Nie wiem dlaczego, czy ja już jestem tak wyczulony i czy coś mi może przeszkadza. Czy jak to do końca jest. Jest to takie... no nie wiem... Trzeci raz to czuję podczas jednego procesu. To jest dziwaczne po prostu. Dziwaczne. To była dosyć sprytna sztuczka, biorąc pod uwagę, że została zrobiona przez Irochę. Zasługujesz na pochwałę. Nie, powiedziałem, że ja nie jestem sprawczynią. Potem, cóż, wszyscy wiecie, jak to było, racja. Ukryła zwłoki, wróciła do nas i udawała, że dołączyła do śledztwa. A w międzyczasie przyniosła zwłoki z parku do nawiedzonego domu, kiedy Sora wyszła z tego miejsca. To było około 19.42. Ponieważ wtedy po raz ostatni użyła bramy. Używając handbooka Satsuki. Użyła swojego własnego handbooka, żeby wejść do nawiedzonego domu.
ten sposób mogła stworzyć identyfikator od 17.50 do... bez jakby zaznaczenia wyjścia. Poza tym, z tego momentu liczyła się już tylko prędkość, ta szybkość. Bo ciężko byłoby użyć handbooka Setsuki, więc musiała dla wygody użyć swojego. Dlatego właśnie mówiłem wam od początku, że Iroha użyłaby swojego handbooka. Po wejściu Iroha przygotowała ostatni krok jej planu. Ułożyła części ciała na ołtarzu, użyła worków z krwią, żeby stworzyć tą całą krwawą jazdę, ale z tym nie ukryła się za parawanem przy wejściu. Po komunikacie odkrycia ciała, ona udawała, że dopiero weszła do miejsca i voila! Od przesunięcia zwłok, poprzez fałszywe alibi, poprzez fałszywe dowody, zrobiła to wszystko sama. Iroha? Nie, mówię wam, nie jestem sprawczynią. Tak, jeżeli zaczęli Hibiki wchodzącej do znawiedzonego domku było kłamstwem, ta spinka, jak wytłumaczycie spinkę z znawiedzonego domu, to akurat też jest bezsensowny dowód, tak jak mówiłem już wcześniej. Pewnie ukradła się wcześniej. Siostra nie była sobą po tym, jak usłyszała wczoraj motyw. Nawet niemowlak byłby w stanie jej to zabrać. Nigdy niby miałem szansę to zrobić. No ty powiedziałeś nam, że Hibiki nie chce wyjść ze sfery pokoju z rana. Wciąż był poranek. Nie mam pojęcia. Gdzie ona była? Co robiła potem? Spotkałam się z nią dopiero po tym, jak znaleźliśmy ciało. A może masz jakiś dowód, że nie spotkałaś mojej siostry podczas tego momentu? Cóż, to ja nie mogę... Nie próbuję nikogo obwiniać ani nic, ale czy nie pojawiłaś się spóźniona po komunikacie odkrycia ciała? Ciało zostało odnalezione w sekcji A, a ty pojawiłaś się nawet później w ruchu Nikkei, którzy przyszli z sekcji C. Dlaczego? Ale to przez to, że ja byłam jedyną, która nie otrzymała wiadomości od Setsuki. Mówiliście mi później, że otrzymaliście dziwną wiadomość, racja. Podoba mi się to, że jeżeli rzeczywiście sprawdziłem składę, no jestem to praktycznie pewien, to naprawdę bardzo dobrze wykorzystała wiele różnych czynników, żeby zbombardować ewentualnie... Ona dokładnie wiedziała, jak to pociągnąć. Najpierw próbowała zwalić winę na Hibiki, kiedy zauważyła, że to nie wychodzi i spadło podejrzenie na nią. Miała już plan awaryjny, żeby Irohę po prostu zgasić całkowicie. No i w sumie teraz jej to wychodzi, ale no mówię, ja w to nie wierzę, że to ona. Iroha może być voidem, ale na pewno nie jest sprawdzeniem w tym procesie. Teraz już po tych wszystkich partach jestem to w sumie pewien. Iroha szła w stronę nawiedzonego domu przez tą wiadomość. To prawda, ale... Patrząc na to, czego się dowiedzieliśmy, ta wiadomość była wysłana przez sprawcę, racja? Co? Jasne, wszystkie wiadomości od Setsuki z dzisiaj były wysłane przez sprawcę. To jest kolejny powód, dla którego sprawca potrzebował mieć przy sobie dłonie Setsuki przez cały ten czas. Tak jak powiedziałem wcześniej, jedyna osoba, która mogła z łatwością transportować dłonie Setsuki, to Iroha. Fajnie by było, gdyby okazało się, że jeżeli Kanada okaże się być winna, to gdzieś nagle te ręce odpadną, Setsukowe dłonie. Cóż to jest? Więc Iroha naprawdę to... Shobai. Z chęcią posłuchałbym twoich przemyśleń. I teoria sama w sobie nie ma żadnych sprzeczności. Ale fakt, że ta debilka wymyśliła coś takiego, to samo w sobie jest sprzecznością. On ma rację. Jak ktoś tak głupi jak ja mógłby wymyślić tak skomplikowane morderstwo? Naprawdę mówisz to o sobie? Cóż, ona może cały czas udawać wilk w owczej skórze. To nieprawda, jestem niewinna, proszę uwierzcie mi! Jeżeli mówisz, że nie jesteś sprawczynią, to gdzie twoje sprzeciwy? To jest dosłownie ta sama sytuacja, w której postawiliście moją siostrę. Powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy... twoim gdyraniem o niewinności, bez logiki... a... płakaniem mojej siostry? I nielogiczne! Bezsensowne! Ale straszny jest ten sprite.
prosisz się o bycie zabitą. O, ale super sprajty. Desierby Iroha była zapędzona w kozi róg. Czy ona naprawdę jest sprawczynią? Kanada i Shobai? Daj się wszystko. Nie wydaje mi się, że były tu sprzeczności. Więc chyba mają rację. Cisza zarówno ze strony atakującej, jak i obrońców. Czy doszliście do wniosku? Na pewno. Jesteście świadomi, skoro to jest trzeci proces klasowy, ale nie możecie teraz się wycofać. Więc zagłosujcie na sprawcę, przełącznikiem przed wami. Czy odpowiedź będzie prawdą? A może nie, fufu. Teraz głosujcie. Sprzeciw! Co? Znowu przeszkadzasz mi w głosowaniu? Co tym razem, Mikado? Coś zastanawiało mnie przez cały ten czas i w końcu dotarłem do wniosku, co? Nie próbuję być po stronie Irohy, ale widziałem coś. Coś ty widział! Według teorii Kanady, Iroha powinna rozczłonkowywać zwłoki pomiędzy 9.54 a 12.54. Zgadza się? Ale widziałem. Iroha malowała obrazki na wybrzeżu około 11. Co? Myślisz, że on kłamie? A może nie kłamie, ale to jest niesamowite, że akurat on próbuje tutaj udupić Kanadę. On w sensie Mikado. Och tak, rysowałem obrazki w porcie wtedy. Chwila, dlaczego nie badałaś? Cóż, myślałem, że to podwyższy moje morale. To nie jest ważne. Jeżeli Iroha była w porcie właśnie wtedy, to oznacza, że teoria Kanady jest całkowicie błędna. Mikado, cofam każde złe słowo, które o tej powiedziałam. Dziękuję za pomoc. Oczywiście nie zrobiłem tego dla ciebie. A więc wróciliśmy do punktu wyjścia. Mój Boże, cóż za problematyczna sytuacja. Chwila, czy my możemy uwierzyć temu kolesiowi? Co jest, brachu? Mam na myśli... Skąd możemy wiedzieć, czy to prawda, czy nie? To w końcu Mikado. Mikado zawsze z nami podrywał, więc tym razem on może próbować zatrzymać nas przed dobrą odpowiedzią. Przepraszam? Dlaczego miałbym kłamać? I sprawiać, że stanie się coś, co będzie kosztowało mnie życie. Skąd mam wiedzieć? Może stoisz za tym wszystkim i robisz to dla własnego przetrwania? To co ty? Dałeś nam te filmiki z motywami. Shinji ma rację. Mówisz to po tym wszystkim, co zrobiłeś? Dlaczego myślisz, że masz prawo się odzywać? Nie odzywaj się, kiedy nie masz nic do powiedzenia. Iroha zdecydowanie była wtedy na basenie. Ja przepraszam, ale ja też nie mogę uwierzyć w wielu słowa, tak łatwo. Gdyby nie jego testament, historia Kanady byłaby... perfekcyjna. Ale przecież on nie dostaje niczego, okłamując nas w ten sposób. Jeżeli to byłby ktośkolwiek inny, nawet Shobai, to próbowałbym w to uwierzyć, ale Mikado? Czy jestem aż tak niegodny zaufania? Oczywiście, jesteś geniuszem nad miłość boską. Technicznie rzecz biorąc, jesteś powodem, dla którego robimy teraz ten proces klasowy. Ten jeden raz, proszę. Uwierzcie, Mikado. Nie, proszę, uwierzcie mi. Jestem niewinna. Wolałbym postawić na... Dodge droppings? Nie wiem, na jakieś... Aż zobaczę, jestem ciekawy tego słowa. Dodge droppings... Na psie odchody, niż na niego. Okej. Ależ okrutnie. Czyli weź to poważnie! Czy Iroha jest naprawdę sprawczynią? Wydaje się mówić prawdę. Oczywiście to może dzisiaj udawanie. Mikado powiedział, że widział Irohę tamtego ranka. Też powinnam o czymś pomyśleć. Pomyślcie o informacji dotyczącej Irohy.
To może być brakująca informacja, żeby rozwiązać cokolwiek, co... rozwiązać tę zagadkę, nieważne czy Iroha jest podejrzaną czy nie. Logicraft, okej. A to jest to. I tam na koniec chyba się wybiera Z. Okej, to nie jest takie łatwe. Okej, no musimy to po prostu dobrze zrobić. I dobrze wybrać pociski i odpowiedzieć na pytania. Logicraft. Oj. Oj. Ty, powiem wam, że to nie jest najłatwiejszy segment tej minigierki. A to jest bardzo zły znak. Oj, to jest tak... Czy powiem z tej, że będzie heal jakikolwiek? Bo jak nie, to jesteśmy w bardzo kiepskim miejscu. Przez paradą. Kiedy ostatni raz spotkaliśmy Irohę? Podczas śniadania, podczas odkrycia motywu. 30 minut przed paradą. O Jezu, no nie, no... Oj, nie, to nie jest to. To był górny, ale to nawet nie o to chodzi. To chodzi o to, że ja nie zdążyłem przeczytać i się zastanowić. Za mało czasu było na takie długie opcje. Jeszcze raz. Oj, cały segment do powtórzenia. To jest o tyle kiepskie, że ja realnie... No, patrzcie, za ile ja dostaję, a to nie przejdę pod względem zręcznościowym. Już pomijając aspekty jakiekolwiek inne. Tutaj niepotrzebnie do góry jechałem. No tutaj nie musiałem dostawać tych obrażeń, ale dostałem mimo wszystko. Dobra. No i górna, nie wiem, każdy się obcy wymieszają. Kiedy ostatni raz widzieliśmy Irohę? To podczas śniadania było, prawda? Przez odkrycia motywu. Nie, na pewno śniadanie. 30 minut przed paradą to nie było to. Odpowiedziałbym tak, gdybym miał czas przeczytać opcję do końca. To pytanie co teraz? Jak przegram, będę od początku grał? Czy będę miał full HP? Full HP. Ale powiem wam, że ten jest dużo trudniejszy od drugiego procesu, jeżeli chodzi o to latanie stateczkiem. A to jest o tyle smutne dla mnie. O kurcze, ale... Ty, no ale ta ścieżka to chyba trochę przesada. Będziemy od drugiego stage'a, tak? Dobrze. Skąd miałem wiedzieć, w którędy mam jechać? Czekajcie, aż muszę to rozkminić. Nie za bardzo wiem, skąd ja miałem to wiedzieć. Miałem zgadnąć, to był strzał po prostu? I teraz mam zapamiętać trasę? No, nie dało się tego zobaczyć według mnie. No, niezbyt uczciwe. Oj. Dobra, chyba dolecimy jakieś dotrące, co? Uff. Zobaczmy jakieś pytanie. Co zrobiliśmy z Irohą? Wybiliśmy jej kawę. Co zrobiliśmy z Irohą podczas śniadania? Oglądaliśmy jak maluje, patrzyliśmy jak coś tam z mangami i wypiliśmy jej kawę. No dobra, ale to nie wskazuje właśnie na to, że to Irohę coś próbował sprzątnąć? Dobra, to trochę prostsze. Tak się, nie wiem czy dokończyłem myśl, ale mam nadzieję, że nie będzie cięższych tych segmentów, bo one są naprawdę nieprzyjemne. Znaczy, nieprzyjemne to źle powiedziane, one są na pewno toporne mocno, a co za tym idzie... Nie da się ich jakoś super przyjemnie. Z tych wszystkich gier. Nie wiem, jak nic jeszcze ani razu nie dostałem. Przelatując już przez chyba 200 klosków różnych. Ale spoko. Nie narzekam. Mistrz? Zacznijmy pytanie. Co się stało po tym, jak wypiliśmy kawę i rochy? Nic. Nagle poczuliśmy się śpiący. Nie... Ale to chyba wskazuje, że... Jestem ciekaw, jaki wniosek wysunuje nasza bohaterka po tym wszystkim.
O, save, dawno nie było save'ika chyba, prawda? Chwila, wszyscy! Co jest Sora? Właśnie to do mnie dotarło. To nie ma nic wspólnego z Mikado. Ale Iroha może nie być sprawczynią. A Sora, dziękuję! Co z tobą? Właściwie, coś bardzo podejrzanego stało się z rana. Po śniadaniu miałem zacząć śledztwo, kiedy nagle poczułam ogromną falę nieokiełznanego snu. Pamiętacie, co powiedziałam wam, że dlaczego się spóźniłam, prawda? Och, pamiętam. Poczułaś się nagle śpiąca, a kiedy się obudziłaś, wyrzucił ten sprite kanadem, no aż boję się być przy niej. To był wieczór, racja? Ale to nie było tak, że nie spałaś całą noc, co? I spałaś przez całe popołudnie, nawet kiedy wypiłaś kawę na śniadanie. Dokładnie. Zapiszę sobie ten sprajcik. Widziałem, że Iroha nie piła swojej kawy podczas śniadania. Pomyślałem, że to byłaby strata i oczywiście... będąc maniaczką kawy, napiłam się jej. Wtedy czułam się dobrze, ale po chwili poczułam się mega śpiąco, jakbym została odurzona. To była nienaturalna fala takiego spanka. To tak się poczułaś? Więc co próbujesz powiedzieć? Ktoś otruł cię kawą, używając, znaczy nie otruł, tylko odurzył, używając z tabletek nasennych w kawie? Dokładnie. Co? Teraz posłuchajcie uważnie. Kawa, którą wypiłam, miała być dla Irochy, racja? Co by się stało, gdyby Irocha zamiast tego wypiła kawę? Cóż, Irocha by spała aż do wieczora. Co by oznaczało, że Irocha nie miałaby żadnego alibi od ranka do wieczora, racja? A? Ja więc ktoś próbował użyć takich leków nasennych, żeby Irocha nie miała alibi? Przepraszam, że przeszkadzam. Ale czy było coś takiego na wyspie? Czyli to wychodzi, że po prostu Kanada rzeczywiście bardzo, ale to bardzo mocno sfokusowała Irocha w tej sprawie. Bardzo. Znalazła sobie idealne wręcz kozła ofiarnego. Niesamowite to jest. Jest sekcja apteczna w sklepie. Ja zawsze sprawdzałbym przedmioty tam, ale ja nie wiedział, żeby coś się zmieniło. Czy otworzyłeś paczki i zajrzałeś do środka? Cóż, nie mogę. To by zajęło wieki. Nawet jeżeli bym codziennie to robił. Na kubek kawy. Jedna tabletka powinna wystarczyć. Nie musi... Sprawca pewnie musiał brać pełne opakowania. Tak się pozwólcie, że sobie poukładam. Że sobie poukładam to, co mówisz. Pozwól, że sobie poukładam. Wypiłaś kubek, czy filiżankę kawy, która była... miała dosypane leki nasenne. A na czwór ktoś chciał zapobiec, żeby Irocha miała alibi. Co byś to miał? Ofiarę? Idealną? Chwila, wiem. Jest jedna osoba, która by miała z tego coś więcej. Ktoś, kto próbował wrobić Irochę, zapobiegając wszelkim alibi. Racja, jeżeli Irocha jest sprawczynią, byłaby sprawczynią, to nie miałoby sensu, żeby kawa, którą piła, była jakoś tam podrobiona. W sensie podrobiona na zasadzie, że doprawiona jakimś tam czymś nasennym. Irocha nie jest sprawczynią. Sprawcą była osoba, która próbowała dać jej tą kawę. Chwila, jeżeli Sora napiła się kawy, która miała być dla Irochy, to Irocha, która poruszała się z rana, była czymś niespodziewanym dla sprawczyni, racja? Zgadza się, więc znajomy Mikado, widzącą Irochę około 11, umożliwia to. Jak możecie mi nie wierzyć? Jestem taki rozczarowany wami wszystkimi. Poczekaj, jeżeli Irocha nie jest sprawczynią, to prawdziwą sprawczynią jest. Coś do mnie dotarło. A jeżeli użyję tej informacji i odwrócę proces myślowy, możemy łatwo stracić sprawcę. Tożsamość sprawcy. Sprawcą jest ktoś, kto ogłuszy mnie w gabinecie Irochy. Sprawcą jest ktoś, kto próbuje wrobić Irochę, usuwając jej alibi.
Ktoś to próbuje wyrobić teraz, w tym momencie. A to ponownie Kanadę. Wracam do punktu wyjścia, jak lubi Kanadę mawiać. A na to des. Sprawca to ktoś, kto naciskał na Iroha aż do teraz. Kanadę o to no chodzi, to ty. Chwila, moment. Myślałem, że młodsza wytłumaczyła nam, jak nie ożyć sprawcą. Cieszę się, że zawiodłeś mojej niewinności, ale Kanadę będąca sprawczynią? Jakbyś się zwrócił uwagę, Kanadę zachowywała się dziwnie podczas śniadania. Zazwyczaj goniłaby za siostrzyczką od razu, kiedy Hibiki wyszła. Ale czy ona się nie zawahała? Siostrzyczko? Idę się odpocząć w moim pokoju. Poczekaj, siostro. Dokąd idziesz? Nie skluczyłaś nawet śniadania. Stan Hibiki wydaje się być pogarszać. Teraz ci o tym myślę. Broke down the most out of the... Nie wiem co znaczy. Chyba, że ona najbardziej się złamała z tych osób wczorajszych, które przeżywały ten motyw. Chyba tak. Nie byłem pewien. No to chyba było to. Bardzo zaczęliśmy jej polegać po sprawie ze mną, ale ona wydaje się wrócić do normalności. Cóż, nic na to nie poradzimy. Na to, że wszyscy poza Irohą skończyli swoje medale, więc lecimy. Co skończyli? Aha, coś źle przeczytałem teraz odruchowo. Tam były pewnie mile, swoje posiłki. To było to, nie wiem, jakiś był moment przyćmienia, po prostu tak automatycznie przeczytałem słowo, podobne po prostu, że wow. Kana, zostanie teraz z Biki. Co? Ale... Nie przejmuj się nami. To twoja rodzina, racja. Powinnaś tam dla niej być. No dalej. Okej. Byłeś tam. Ona bezmyślnie poszła za Setsuru, kiedy ta jej tak powiedziała. Chyba... Żeby upewnić się, że Iroha wypiła kawę? Niestety... Chociaż Kanadę to nie wiedziała, to Sora wypiła kawę. Jeżeli Kanada naprawdę jest sprawczynią, biorąc pod uwagę jej osobowość, ona upewniłaby się, że Iroha rzeczywiście wypiła te pilułki. Ale jak to jest możliwe? Jak pechowym trzeba być? Czy życie takie nie jest? Coś, co nie powinno się stać, w jakiś sposób, się stało. A gdy równocześnie coś, co nie powinno się stać w ogóle, mi da shoot and have it. Co that shoot doesn't... Bzdura! Co? Shobai, teraz ty? Najpierw Shobai, a teraz ty? Dlaczego próbujecie wyrobić mnie na sprawczynię? Podzieliłam się moją teorią. Pokazałam wam sprzeczności i przeszłam przez moje rozumowanie, że Iroha jest sprawcą. Jak dużo się potrzebujecie, żeby być zadowolonymi? Ale Sora rację ma! Jeżeli Rocha zasnęłaby od tego leku, to zostałaby wybrana za sprawczynię od razu, bez wątpliwości. Naprawdę? Czy to musi zajmować tak długo? Okej, w porządku, pokażę wam. Po pierwsze, fart, że kawa została otruta, czy tam doprawiona, to jest naciągane. To nie tylko ja przygotowywałam posiłki. Jak mogłam, zrobić to z kawą, którą mi Kado przygotował? To nie jest niemożliwe. Teruya wiedział, jak szybko mi Kado przygotowuje nasze posiłki. O tak! Sora i ja pojawili się wcześniej tego ranka na śniadanie parę dni temu. A danie było już gotowe. Chociaż było chwilę po porannym ruszeniu. Och tak, wiem. To moja zasługa. Wiecie, co mówią? Wczesny, tam młody szef kuchni dominuje kulinarny świat. Przygotuje jedzenie
Bardzo zapas. Break the footway in advance before we ever... Zanim się obudzę. Słyszeliście go? Jeżeli... ktoś pojawił się w jadalni przed wszystkimi innymi... Ample time. To, ample to jest zapasowy, tak? Ample, już sprawdzałem to w poprzednim odcinku bodajże, ample time. To ktoś, to sprawca miałby wystarczająco dużo czasu, żeby potruć kawę i rochę. Ale przecież nie wiadomo, czy rocha by usiadła, racja? To pewnie nie jest problemem, ponieważ zazwyczaj siadam w tym samym miejscu. Właściwie większość z nas siedzi w tym samym miejscu rano, prawda? Prawda. Owner died and someone sat there instead. Chyba, że właściciel, znaczy osoba, która miała tam... W sensie to jest przecież takie strasznie duże rdybanie i trochę się w tym gubię. To prawda, chyba, że właściciel siedzenia, tego miejsca, zginął i ktoś usiadł tam zamiast niego. Jak to zazwyczaj było? Po usłyszeniu tego, co masz do powiedzenia, wszystko zaczęło mieć sens. Trzy godziny przestrzeni pomiędzy 9.54 a 12.54. To był czas zostawiony specjalnie pusto, żeby wrobić głupią. Pustą. That she can say it was the time. I w ten sposób dałoby się wrobić głupią, że niby to ten cały czas zajęło jej ćwiartowanie zwłok. Ale jak pechowy można być? Głupia była widziana przez Mikado Sanojiro. A, cóż za ironia losu. Czy Iroha wcześniej wspominała, że to Kanadę was assigned? Była przypisana do rozejrzenia się po parku przy nawiedzonym domu? Teraz ci o tym myślę. To jest coś, co ona zrobiła wcześniej, żeby wrobić Irochę. To nie wszystko. Irocha została zaproszona na chatroom, który został stworzony z handbooka Setsuki. Sprawca pewnie specjalnie zwołał Irochę do gabinetu luster, żeby Irocha zobaczyła Hibiki. Sprytnie. Sprytny sposób na flexowanie. Tak, jak mówiłem wam wcześniej, to prawdopodobnie była właśnie ta kolejność, że... Bo to właśnie był ten element, który nieucząco mi się zgadzał. Dlaczego Iroha kłamie? Bo to jakoś nie trzymało się kupy, to była zbyt taka konkretna, niejasna wiadomość. Ale teraz to ma sens, tak naprawdę Kanada to wszystko zaplanowała parę ruchów do przodu. Parę ruchów do przodu. Najpierw sprawiła... że, no, oczywiście wysłała siostrę wcześniej zmanipulowała, to już mniejsze o to, a dopiero potem specjalnie wysłała tam Irochę tą wiadomością z tabletu Setsuki, żeby ją po prostu załatwić. Żeby ją załatwić, żeby sprawić, że Hibiki była widziana tu i tam, żeby zaczęło wokół niej się kłębić czarne chmury. I późniejsze słowa, rzucenie jakby teorii na Irochę, że Irocha kłamie, sprawiając, że każdy będzie ją podejrzewał. Mówiłem wam, sprawczynią jest Kanada Otono Koji. Oczywiście, ta głupia rura, chodzi o Irochę, nie może nic wymyśleć. Znowu się ze mnie śmieje, czy on nie... Chwila. Ten proces jest trochę ciężki. Sprawca cały czas się zmienia. Nie wiem, kto mówi prawdę, a kto nie. Jedno jest pewne. To, że Sorze trafiły się te tabletki jasenne i to, że Mikado był świadkiem Irochy, to nie robić przypadki. A ta osoba, która to wyorkiestrowała, przygotowała, to była sama Kanada.
Więc Kanadę naprawdę sprawczynią jest? Kanadę. Okej, jasne, oczywiście. Słuchajcie, wiem, że wy chcecie to zobaczyć, ale 40 minut mija. U mnie teraz niestety jest taki model, że muszę więcej nagrać do przodu, bo będę miał gości i tak dalej, więc no, wy to jeszcze nie odczujecie, ale kiedy ten odcinek się pojawia, to już chyba ci goście są, więc jeszcze ten tydzień cały muszę jakby kolejny też już przygotować, więc no, dużo jest bardzo tutaj do zrobienia. Dlatego też w tym momencie będziemy kończyć, bo myślę, że w kolejnym odcinku ładnie zaklamrujemy cały motyw wybuchu Kanady. Myślę, że ona dosłownie, jak kliknę Z, czyli przejście kolejny dialog, to ona już wybucha. A na to mega czekam i myślę, że wy też czekacie. Te machlojki teraz były takie dziwne, w sensie cały odcinek mam wrażenie, że wirowałem w jakimś takim zawirowaniu. Mikado, Iroha, to ona winna, ona niewinna, to wrobienie. Strasznie to było chaotyczne, więc mam nadzieję, że wy nie pogubiliście się tak jak ja w pewnym momencie. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, jeżeli wam się podobało, kciuk w górę, krótki komentarz, subskrypcja, cokolwiek z tej trójki, będzie mi bardzo miło. Bardzo wam za to dziękuję, za takie aktywności. Zapraszam was do opisu, macie tam link do mojego, do różnych moich mediów społecznościowych, ale przede wszystkim do mojego Twitcha. Streamy 5 razy w tygodniu na żywo na Twitchu, ale i tak polecam założyć konto, czy jak nie chcecie zacząć konto, tylko poglądać, to nawet bez tego możecie oglądać, więc naprawdę grubo polecam. No i cóż, my widzimy się już w kolejnym odcinku. Dla tych, którzy oglądają na bieżąco, będzie to jutro o godzinie 16. A dla pozostałych po prostu do zobaczenia, do usłyszenia pod kolejnym odcinkiem. Hej, papa!